lotnictwie jest szczególnie niebezpieczna. Przyczynia się do tego stres, zmęczenie oraz zła organizacja pracy, która wpływa negatywnie na dostrzeganie zagrożeń. Podczas prac, w których występuje nadmierna ilość pyłu, należy zaopatrzyć się w środki ochrony dróg oddechowych. Przestrzeń w pojazdach powinna być uprzątnięta, by zwiększyć bezpieczeństwo i skupienie operatora. Dbając o czystość maszyn, nie narażamy się na poślizgnięcia wynikające z śliskich, ubłoconych schodków pojazdu. Podczas wychodzenia unikamy nieostrożnych zeskoczeń, zachowując pozycję przodem do maszyny. Pamiętajmy, by zabezpieczyć maszyny przed możliwością odpalenia bądź wtargnięcia przez osoby nieupoważnione. Naprawy, regulacje oraz przeglądy maszyn powinny być wykonywane na wyłączonym zapłonie oraz napędzie. Zużyte, niebezpieczne elementy maszyn powinny być wymienione na nowe lub prawidłowo spełniające swoje funkcje, a pojazdy i maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć. Pamiętając również o pandemii i zwracając większą uwagę na zagrożenia, zwiększamy bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.